Skontrolowane placówki medyczne nie zawsze zapewniały prawidłową ochronę danych pacjentów przed cyberatakami oraz rzetelne ich przetwarzanie. Zdarzało się, że nie przestrzegano w tym zakresie zarówno wewnętrznych regulacji, jak i obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych pacjentów. Kontrola NIK wykazała, że dostęp do danych medycznych pacjentów w systemach informatycznych miała część personelu niemedycznego, a także byli pracownicy placówek. Odnotowano również poświadczanie nieprawdy podczas wytwarzania dokumentu.